Siemaneczko, słuchajcie, mamy tu Golfa piąteczkę GTI i mamy problem z niskim ciśnieniem oleju. Zobaczycie, jak to wygląda teraz. Na biegu jałowym ma pół bara. Jestem bardzo ciekawy, ile można podnieść ciśnienie oleju naszymi specyfikami. Auto jest rozgrzane, pracuje perfekcyjnie, można powiedzieć. Nie stuka, nie puka, jak się to mówi. Auto jeździ, ma moc i teraz tak. Zastosujemy to tak, top end treatment, oil fortifier i naszą pastę, tak jak ja to mówię do zębów, seal conditioner. Także wlewamy to teraz do gorącego silnika i zobaczymy, o ile nam specyfiki podniosą ciśnienie oleju. Słuchajcie, specyfiki przygotowane, auto pracuje i teraz już nagrywamy bez cięcia. Gasimy auto. Autko zgaszone. O, Sylwia Grzeszak śpiewała. I jedziemy po kolei. Także nasze dodatki są bezpieczne dla waszych silników. Nie zatykają kanalików przede wszystkim. Seal conditioner rozmiękczy uszczelniacze zaworowe. A to wiecie, jaki to jest silnik. FSI. Wiecie, co to jest FSI. Top end treatment. Oczyści z laku. Proszę bardzo. I pozostałości z nagaru. Auto jest zalane świeżym olejem teraz. Także pomimo to, że jest świeży olej, widzieliście, jakie jest słabe ciśnienie w nim. I oil fortifier. Nasza fuksja tak zwana, od Karoliny Pilarczyk. Wlewamy naszą fuksję i odpalimy. Zobaczymy, jak się podniesie ciśnienie oleju. Ładnie leci, elegancko. O. Proszę bardzo. Jest, wszystko weszło. I już będziemy palić maszynę. Jestem bardzo ciekawy. I myślę, że jak ktoś powie, nie, że na chwilę tam wystarczy i tyle. Spokojnie powinno wytrzymać do następnej wymiany oleju. Seal conditioner zaczyna działać po 3000 km, bo to jest rozmiękczenie uszczelniaczy zaworowych. No jeżeli są już zmruszałe, popękane, to wiadomo, że nie pomoże. Ale po 3000 km uszczelki sobie robią miękkie, na przykład simmeringi. Jeżeli się wam poci samochód od spodu, widzicie, po cenie, to generalnie tak samo pomoże. Jeśli się leje, no to wiadomo, że nic nie pomoże. Dobra, palimy maszynę. Autko zapaliło i zobaczymy teraz na wskaźnik, co się dzieje. Zobaczcie, uzyskaliśmy już 1 bar. Auto jest zagrzane. Jak wszystko wejdzie tam w kanaliki, tak ma być, powinno być dobrze. Także generalnie tutaj było troszeczkę zrobione od nie tej strony, co trzeba. Była wymieniona pompa oleju. Ja bym generalnie ten silnik rozebrał, sprawdził, w jakim stanie są wałki rozrządu, czy nie ma rys. I generalnie panewki. Ale chciałem sprawdzić na tym samochodzie, o ile nam podniesie oil fortifier i top end treatment ciśnienie oleju.